Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Dzisiaj o moim składzie zadecydują te dwie paczki. Nie wiem skąd mam 5x84. Wszedłem do gry i mi się pojawiła. Albo za jakieś zadania, cokolwiek. Tak jeszcze przy okazji, jeśli mamy tutaj jakichś fanów wrestlingu WWE, to przypominam o moim drugim kanale. Dzisiaj coś się tam pojawi. Dzisiaj jest też Liga Mistrzów, o tym sobie zaraz porozmawiamy. Rozpocznijmy od tej słabszej paczki i słuchajcie, w razie czego mogę dokupić dwie karty do składu, które mi za bardzo ludzie nie grają, żeby wydarzyło się coś ciekawego, bo w pierwszej paczce... Nie... No, nie, proszę was, nie, no, dobra. Może druga paczka zadecyduje o moim składzie. Nie. Dobra, to miał być fajny sposób na film, ale może tutaj. 5x84+, to brzmi już troszeczkę lepiej. Nie, nie, dobra, cofam to, przepraszam. Van Dijk zadecyduje o moim składzie. Jest i on, tak jest, uwielbiam go trafiać. Szkoda, że nigdy nie pojawił się tutaj w lepszej wersji. No okej, nadal nie wiem skąd mam tę paczkę, ale bardzo mi się podoba, że trafiamy Virgila Van Dijka. Tak jednak, no to nie ma sensu, słuchajcie, tak po prostu nie ma sensu. Myślałem, że trafię chociaż jedną kartę Foot Fantasy, którą jeszcze nie grałem. Zmieniłem tytuł, żeby nie było. No pierwotnie miał być tytuł mówiący o tym, że te paczki decydują. Zapomnijcie o tym, o czym mówiłem przed chwilą. Ale kurczę, no nie chcę znów grać złotymi kartami, bo to nie ma sensu. To nie jest nic ciekawego, ale może jak pojawią się player piki, na razie ich nie ma, to zrobię na przykład z 50 player pików i to one zadecydują o składzie. Niezbędnik Chon, znów ten Chon, ale znów nie ma jakiegoś SBC, w którym mógłbym to przepalać na koncie milion monet, zbudować bym coś chciał. A tak zerknę w te zadania, bo może jeszcze coś odblokowałem, może to jest to z centurionami, słuchajcie, że za wygranie 100 meczów. Możliwe, że to jest coś takiego. Zobaczmy, walka o utrzymanie, centurionowie, 90 wygranych, paczka Ultimate, a za 100 jeszcze 7 zwycięstw i będę to miał. Dobra, to otwieramy, ludzie. Mocny start dzisiejszego filmu, jeszcze tutaj, paczka player pick, bohater na wypożyczenie. To wiecie co, przetestujemy sobie bohatera, proszę. Antonio Di Natale, bardzo chciałbym nim zagrać. Lovairan. Nie wiecie, no na pro event ten Lovairan mi się przyda. Di Natale kosztuje 2,5 miliona, jednak tak w porównaniu do jego podstawowej karty, to nie jest duży upgrade. Jestem śmieciem. A, karta marzeń. No to trafmy jeszcze niewymiennego Lovairana z paczki z gwarancją 84+. Inform. Mo Salah, napastnik hiszpański Jorge Molina. Ponownie marzenia się spełniają. Jest to wyjątkowy odcinek, dlatego pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę. Ej, walkout Thiago Silva. I dwa informy. No nie, to nie to. Ale a propos Salaha, to kupiłem go. Tylko tak, zrobiłem też Dante. Nie, to jest w ogóle do przebudowy. Kupiłem Mbappé, bo tryharduję trochę w Rivalsach, żeby zrobić te rekordowe 600 skill ratingu. Byłem blisko, miałem 580. Później trafiłem na gościa, który miał 70% posiadania piłki, odechciało mi się grać. I spadłem z powrotem do 525, jeszcze będę próbował. Tylko czemu ten Salah nie ma pełnego zgrania? Czy jest egipski menedżer? Zaraz to sprawdzę. Rzotę dałem na ławę, czekam na upgrade'y. Ale zanim zagramy, czas ułożyć kupon na Ligę Mistrzów. No to panie i panowie, czas to obstawić. Manchester City kontra RB Lipsk. Byłem na pierwszym meczu, wrzuciłem fotkę na Instagrama. 8:40 na Lipsk, szczerze nie dziwi mnie to, niestety drużyna, znaczy w ogóle ten pierwszy mecz był słaby, no. Ja się po prostu cieszyłem, że mogę pooglądać takich piłkarzy na żywo, ale naprawdę to nie porywało. Nie czuję się pewny, by postawić, że City wygra w regulaminowym czasie gry, dlatego postawię zwycięzcę rywalizacji Manchester City i że oba zespoły strzelą gola. Równocześnie zagra Porto z Interem i tak, kurde, Inter wygrał pierwsze spotkanie, tylko 1-0 na własnym stadionie. Nie można lekceważyć tych portugalskich drużyn, dlatego stawiam Porto lub remis i nic więcej tu nie dodaję, bo się cykam. No i oczywiście to, na co czekam najbardziej, jest jutro. Oczywiście chodzi o spotkanie Napoli z... Nie, no szczerze, Napoli... Pewniaczek. Oj, źle się to skończy, prawda? Choć nie, no tam... Nie wiem, czy czasem Kim Min-jae nie ma lekkiego urazu, ale myślę, że i nawet w takim wypadku oni sobie poradzą, no ten Eintracht, no to tak... No tak zerkam w tabelę, są na 6. miejscu, spoko, ostatnio 2 remisy w Bundeslidze, wcześniej porażka, no to dupy to nie urywa. Ale nie, no Napoli na własnym stadionie musi ich pyknąć. Wygrali na wyjeździe 2-0, to jutro po prostu to przypieczętują i tyle. No i Real Madrid kontra Liverpool, 2:34 na Real. 3 bramki różnicy. Czy pierwszy raz obstawię rozumem? To jest sytuacja win-win. Jak mi kupon nie siądzie, to się nic nie stanie. Płakać przecież nie będę, ale stawiam na Real. No niestety, stawiam na Real. W to, że Liverpool awansuje, wierzę tylko w 10%. Ale dołóżmy do tego strzelców. Karim Benzema i Gakpo. Oj, poczekajcie, bo mi tu nie siada ten Lips. Dobra, to zostawmy zwycięzcę rywalizacji Manchester City. Skromne 25 zł. Mam nadzieję, że się tutaj pomylę.
Ale oczywiście kibicować i wierzyć będę do ostatniej minuty. Oby chociaż piłkarze Liverpoolu się starali. Jezu, ja tak samo mówiłem przy meczach Polski, niedobrze. Oczywiście przypominam, że partner mojego kanału jest BetLeague, obstawianie jest legalne tylko dla osób pełnoletnich. Pamiętajcie o tym, by grać odpowiedzialnie, przy rejestracji możecie użyć kodu PLKD. Dziękuję. Dobra, wracamy i tak sobie pomyślałem, że zagramy Rivals. Jak widzicie, jestem bardzo wysoko, top 26% graczy na świecie, coś pięknego. Ale Salaha dam na ławę. Alovayran kosztuje 4 miliony. Sprawdzimy go sobie. Wykończenie 99, to mi się podoba, o to chodzi. Firmino nie ma pełnego, to dajemy Alissona. Wiecie co, przetestujmy sobie jeszcze jedną kartę, Ronaldinho, tylko ja się modlę, żeby mi rywal nie wyszedł, nie? Będę przewijał składy, żeby on nie wiedział, na co gra. Jako że gram teraz 4-3-2, to wrzucam Zizou. Bellingham powinien zrobić wystarczająco dużo w defensywie i dajmy sobie Mbappé. Boli mnie, że nie będzie nigdy mnie na niego stać, mimo że wydałem rekordowo dużo pieniędzy w tym roku, ale... Ale tak szczerze, ja mam chyba najgorszy drop od lat. Pewnie, trafiłem Lucio, był tam Marquisio, jakiś Raul, ale United trafił Ronaldinho i Julita. Alvin trafił Cruyffa. Matryca CF, proszę, skip, skip, skip! Zanim, dobra! Ale nie wychodź przy 0-0, on pewnie sprawdza, czy gra z PLKD. Mikiolo 09. 09 to już jest stary chłop. Dobra, pewnie sprawdził nick i możemy grać. On nie wie, że trafiłem właśnie Ronaldinho z paczki, który zaraz, no, wkręci go w ziemię. I Ronaldinho, jak on chodzi o jeny z numerem 24, przepraszam. Ale zapomniałem o tym, by dopasować numery. Karta za 15 milionów, panie i panowie. To ma być piękny full. O Jezus, strata piłki. Ronaldinho, kroketa, elastico i odbija się od Makelele. Ja tylko miałbym problem, mając takiego Ronaldinho na dłużej, że ja ciągle bym nim się tak chciał kręcić. Ale kim się kręcić, jak nie nim, cholera? Nie no, jakbym teraz wydał 20 tysięcy złotych, to może byłbym w stanie kupić sobie jedną nogę tego Ronaldinho. To ja teraz Pires przeciwnika... Nienawidzę Alissona, dla mnie to jest najgorszy, najwyżej oceniony bramkarz w tej grze. On nic nie dodaje od siebie, a i tak czasami do niego wracam. Nie no, tak trzeba ułożyć skład, żeby on tu już nigdy nie wrócił. Z takich bramkarzy, których ostatnio testowałem, Burki zdecydowanie top. Ale Alisson to pomyłka w tym roku. Kurde, Capdevila odbił się tam i Hakimi strzeli czy poda. Kurde, no nie do Cruyffa, ja pierdzielę, dałem takie karty wypożyczone i nawet jednej akcji nimi pewnie nie zrobię. Dobra, Alovayran to prosta karta, nim się biegnie. Czy jest jeszcze szybszy? Ja pierdzielę, ja... Nie, to jest... jaki on jest szybki, Mbappé, jeden gol. Ale to jest głupie, nie? To była klasyczna akcja... Wow, kamera mi się psuje. To była klasyczna akcja Alovayrana. Po prostu biegniesz i podajesz. No to Ronaldinho, ładnie wystawiona piłka do Mbappé i leci. Panie i panowie, leci Kylian, hop, hop, hop i... Nie ma gola. Lecisz, przyjacielu. Go się nie da go dogonić, nie? No, po prostu... No nie da rady. To jest idiotyczne, to jest po prostu idiotyczne. Nawet cieszę się, że nie strzelam teraz gola. Ronaldinho, elegancja, no i myślę, że można nim uderzyć. Oj, to jest ta okazja. Biegnie Ronaldinho. Oczywiście Lucio mnie dogoni, chyba że nie dogoni, prawda? Ronaldinho, gaucho! Ale pod moje nogi, na miłość. Nie, nie mówcie, że mnie z serwerów wywaliło. Mikiolo, co ty odwaliłeś teraz? Pewnie go wywaliło, no nie dziwię się, taka ta gra jest. No nie ma porażki, nie ma zwycięstwa, niestety straciłem mecze na moich supergwiazdach. Ale no zagram jeszcze jeden nimi, no. Ale dobra, bawimy się, no co za różnica, czy użyję ich w Rivalsach, czy w Foot Champions. Tutaj mam chociaż pewność, że gram na rywala na wysokim poziomie i przepraszam, że tych składów nie sprawdzam, ale wiecie, tak dla bezpieczeństwa. Memphis z GoW. Nie poznaję tego z piątką. Chyba De Bruyne. Jest też Darder. Kurde. Ale jest trend, szanuję. Teo jestem. Bardzo możliwe, że to Polak. Ojej, jak to przeszło. George Best i Alisson wreszcie coś obronił. Ale nie, nie tak, nie tak. Alisson, rzuć się pod nogi, baranie, proszę. Memphis, fałszyk. Ha, okej. Ej, co? Nie no, ale bez jaj. Lewa noga Memphisa, serio? On biegnie, Alovayran, po długim! Ależ brameczka, 1-3. Mbappé, Ronaldinho, Ronaldinho, przekładanka z anulowaniem, McGiddy z anulowaniem, Mela. John Stones, niszczyciel marzeń. No to Memphis, dawaj. Jezus. O, panie i panowie, Alovayran, no to dośrodkowanie dołem obrzydliwe. Karty za 20 milionów, a ja strzelam gola w taki sposób. Memphis, aha, no tak. To może Ronaldinho, uwaga. Hop, dobrze zrobił to, brawo. A czy może tańczyć chociaż raz, bo nie będę miał więcej okazji. Jest, on ma ten taniec, super, warty 15 milionów. Przepraszam przeciwniku za cieszynkę, ale chciałem po prostu ją zobaczyć. Ojej, masakra. Plus jest taki, że takie mecze pokazują mi, że nawet jakbym posiadał te karty,
To jeszcze bardziej by mnie dupa bolała, że nie mogę się nimi jakoś fajnie bawić w tej elitarnej. No tutaj to jest... O Jezu, to co on robił tym Depayem? I nie rozumiem tych skill ratingów, nie? No po prostu... To jak on grał, operował tymi piłkarzami, no... Jak on ma niższy skill rating ode mnie? No idiotyzm. Dobra, Alisson, ja ciebie już nigdy nie kupuję. Nie, żebym przegrał przez niego teraz ten mecz, nie o to mi chodzi, ale nie mogę na niego patrzeć. Dobra, ludzie, dajemy Van Dijk'a na środek obrony, Salah na skrzydło, tak, jeszcze więcej Liverpoolu, wytrzymacie. Atala sobie kupiłem, tak w razie czego, jakbym chciał go gdzieś upchać, Zizu też mi nie od... Nie wiem, ja wybredny jestem, ja naprawdę chciałbym potrafić jakieś fajne nowe karty, żeby, kurczę, była jakaś świeżość, ale no próbuję, ja robię te wszystkie SBC, o ikonę, o bohaterów, no nic, po prostu nic nowego, fajnego nie chcę polecić, to mnie tak boli, bo z rynku te karty są kosmiczne, co, mogę coś sprzedać, ale będzie mnie stać na pół fajnego zawodnika, jeny. Dobra, przygotuję 6 paczek, żeby coś trafić. Panie i panowie, w sumie 12 paczek, niech jedna zmieni moje życie. Ikona Ronaldinho, jest walkout, to może chociaż na Kylian... Dobra, Verratti i Varane, no nie tak źle, ale niewymienne. Schmeichel! Flecken? Shitembe, a nie, Sithembe, przepraszam. Nie wiem, wolę atak Bobra obejrzeć na YouTubie niż patrzeć na te gówniane paczki, ale leci skurczy byk. Oj! A my trafiamy... Wijnaldum, turururu. Kompletnie nie w rytm. Otwórzmy sobie jeszcze niezbędnik trzon. Jest tutaj gwarancja piłkarza o cenie 86. Może ktoś fajny wypożyczony się pojawi. Inform Salah, to nie on. Niemiec mnie niestety nie interesuje, chyba że to byłby Toni Kroos, ale Toni Kroos nie ma specjalnej karty. Jest to Gerard. Warto było to otworzyć, a wypożyczony będzie Filip Lam. Dziękuję jej. Chodźmy się wyżyć na jakimś biednym graczu. Kupiłem sobie zwykłego Antonio Di Natale. Czego potrzebuje Atal? Za dużo potrzebuje, nie dam mu tego. A Kobela dajmy. Z Firmino i tak się jutro żegnam. Nam. Może, żeby osiągnąć większe sukcesy, trzeba będzie odejść od tego Liverpoolu. Tak, Trent, mówię do ciebie. Mam dla ciebie złe wieści. Choć chyba on ma dla mnie złe wieści, bo ma Jaszyna, Mbappé, Cruyff, Jorginho. Dobra, no wiem, że będzie trzeba się troszeczkę spocić, bo kolega ma... Czerwonego Vieirę! To jest niesamowite, jakie karty dawało jej tak wcześnie, prawda? Jorginho, Vieira, tam jeszcze też Cafu był do wyboru, ale na szczęście jest Mbappé, który prawie że trafia. I jeszcze walczy, zaczyna się bullshit na jego korzyść. Mam nadzieję, że rozruszają to w trakcie urodzin fut. Chociaż wiecie co, nie, ja nie mam żadnej nadziei, tak po prostu. Teraz pojawił się ten Angel Gomez. Nie wiem właściwie jak to wypowiadać, bo gość jest Anglikiem. Czy Angel Gomez, czy Angel Gomez, Angel Gomez, cokolwiek. Anglik po prostu grający w tym Lille. Ale kurde, no, ocenę na 87, tak z potencjałem na 3 upgrade'y, tylko nadal. On nie jest lepszy od złotego Neymara. O Mbappe to nawet nie ma co rozmawiać. Nawet pod upgrade'ach on nie będzie lepszy od Neymara. I jej, nic się nie stanie, jak dacie fajną kartę do zrobienia, która będzie mogła konkurować z najlepszymi. Naprawdę, dajcie nam alternatywy. Nie zrozumcie mnie źle, ja nigdy nie obwiniam graczy, że ktoś ma Ovajrana, Mbappe. Czy to, wiecie, tam Jorginho. Bo to jest wina jej, że wypuścili... To też jest wina jej, że właśnie mi... No i super, z powrotem, w sekundę wchodzę do gry. Ja dostałem porażkę, rywal nic nie dostaje. No i tak to się żyje w tej grze. Dobra, jakiś Hegelman, gość nazywa skład trochę bardziej lightowy i Giroud na napadzie. Szanuję cię bardzo, człowieku. Czy podamy do Di Natale? No, chciałem z fałsza, ale dobrze, Antonio, pierwszy raz cię używam w tym roku. Jak tam twój dribbling? No jest, jest jakiś potencjał. Ma fajne statystyki, jak na... Takie pieniądze, no to nie ma się do czego przyczepić. Mam tylko nadzieję, że zaraz fajnie jakoś uda się nim wykończyć. No nie. No to teraz lewa noga. No i fajnie, Antonio, na 1-0. Ale nawet nie mogę przewinąć cię. Kurde. No to Salah, niczym Alovajra. No to właśnie chodzi. Nie, no to jest kopiuj wklej. I hop. I hop, i na pustą, 2-0. Jej, wygrałem. No to jeszcze jeden. Stevensy. Brzmi polsko. Ale zagranicznie. Może Polak mieszkający w UK. Mo Salah, rozpędza się. Salah, la, la, la. Spraw... Tych trać nie trafia. Di Natale, dobrze, dobrze, dobrze. Przekładanka z powietrzem, o to chodziło. Na zielo, a bez zielonego. Powoli. Okej, okay. Fałszyk. Ustawił się dobrze. A jak coś, to nie hejtujcie, że mamy myśliwego na Mbappe, po prostu to zostało po poprzednim właścicielu i nie chciało mi się tego zmieniać, ale uważam, że Kylian z myśliwym groźniej wygląda, okej? Okay? I może ma więcej niż 100 tempa. Ej, ładnie Van Dijk ośmieszony, myślałem, że wystawi tam nogę, zawsze wystawia. I Prime Eusebio, no troszeczkę zazdroszczę. Och, to było prymitywne. To i prymitywnie to skończę, nie skończę. Di Natale, Di Natale. Zimna krew czy nie? No nie wierzę, Tibo, daj mi święty spokój.
Cyk, fajnie się wrócił Firmino Di Natale, kroketa zablokowana przez obrońcę. Dobra, robimy. Specjał Alovairana. Salah. Salah wjeżdża w pole karne. Nie ma gola. Jest czy nie ma? Nie ma! Jakby teraz nie było. Nie, ja bym się poddał, nie? No i znów Salah, ale powiem wam, że dobrze sobie radzi w takiej roli Alovairana, tylko... Ja naprawdę muszę się nauczyć grać na te tapiny, bo nie umiem, tak po prostu, ja nie umiem. Ra-ra-ra-ra-ram, fajny dribbling i... Nie, jeszcze się podniósł w sekundę! Trzeba było grać Mbappe tam wcześniej. Fajny zwód i... Mohamed! No nie, on nigdy nie pokona akurat Real Madryt. Ale leci teraz Georgie Best. Czy pokażę, że jest najlepszy? Ja specjalnie tak tam biegłem, Eusebio! No, 2-1. Musiala. Ej, udało się. Hop, hop, hop. Nie, dajcie spokój z tą grą. Uczymy się, słuchajcie. Ten mecz traktuję jako trening. Cyk, cyk, cyk. Po nagraniu tego odcinka wywożą mnie w białym kaftanie. Podaj i Salah nawet strzelić potrafi, no bo w końcu ma strzelanie ocenione na 92. Oczywiście trafiłbym tutaj nawet srebrną kartą, ale to nie jest ważne w tym momencie. Dajcie mi się nacieszyć. Uuu, no i to jest boskie, tylko Di Natale. Dawaj, dawaj i teraz! Nie mam precyzyjnego wykończenia, no nie potrafię wyczuć. A jeszcze player lock i jazda. Player lock tylko po to, by podać na pustaka. Obrzydliwe, obrzydliwe. Nie no dobra, teraz Salahem sobie strzelę. Dawaj, pokonaj wreszcie Tibo. Nie, tak się nie da. Biegnij Salah, jesteś szybszy i teraz czy Tibo zostanie pokonany? Mam na pustą bramkę, mam przecież tak, jestem najlepszy! Nawet na swoim kanale nie jestem najlepszy. Szybka centra, kolejna główka, no i Van Dijk, dobrze. Kylian, wow, Di Natale, bliski dribbling i nie ma. Kolejna perfekcyjna centra, Lucio, to jest niesamowite. Turam, Mbappé, Salah. Dobrze, Salah. A dawaj, z powietrza jak z United. Ej, ale czemu on jeszcze mu pozwala grać? Tam się to powinno skończyć na środku boiska. No nic, wygrałem! Bardzo dobry mecz Salaha. Dwie bramki, dwie asysty i teraz chwila prawdy, ile strzałów oddałem? 26 do 4 rywala. Ten te 4 zamienił na 2 gole. Kurczę, powiem wam, że po tym spotkaniu naprawdę tak zostawiam Salaha. Jeśli będę grał tak jak grałem, że biegam, po prostu biegam, biegam i biegam, to taka karta naprawdę ma sens, tylko czy mu myśliwego może dać? Oczywiście, że trzeba mu dać myśliwego, bo jest za wolny. Patrząc na to, że wydałem 500 000 FIFA pointsów, co to jest za gówno? Nic, no na pewno będzie jakiś opening na urodziny Footy wtedy. Zbuduję najlepszą drużynę w historii, mówię serio. Chcę pograć czymś naprawdę przepotężnym. Do zobaczenia jutro, miłego dnia. Cześć!